Myśmy w Tauronie w naszej strategii położyli duży nacisk na to, żeby długoterminowo rozwijać biznes w oparciu o innowacje. I będziemy szukać tych innowacji w bardzo różnych obszarach. Mamy złożonych 17 projektów do PBSE, do programu sektorowego na prawie 100 milionów. Uruchomiliśmy wewnętrzną platformę innowacyjną. Pierwszy konkurs zakończył się przedwczoraj. Razem z prezesem Grzegorczykiem wręczaliśmy nagrody. I uruchomiliśmy program współpracy ze startupami. Duże korporacje, takie jak nasza, potrzebują innowacyjności, potrzebują nowych pomysłów, natomiast nie jest to wcale łatwe do generowania wewnętrznie. Dlatego też wraz z TechBrainers i PARP-em uruchomiliśmy program, który służy do akceleracji startupów. Mamy w tym momencie 15 wyselekcjonowanych startupów z ponad 100 zgłoszonych, które w bardzo różnych obszarach naszych działalności, od dystrybucji inteligentnych liczników, przez wytwarzanie, aż po klienta, mają ciekawe rozwiązania, wcale niedalekie od komercjalizacji, w które wierzymy, że będziemy mogli wykorzystać. I sądzimy, że to może być jeden z interesujących obszarów, gdzie będziemy zbierać w przyszłości pomysły do rozwoju naszego biznesu. Pakiet zimowy to jest kolejna z wielu regulacji, które przekuwają w praktykę pewien polityczny prawie konsensus, który istnieje w Unii Europejskiej, dotyczący ewolucji miksu energetycznego i jego dekarbonizacji. Ponieważ Polska ma swoją specyfikę oparcia miksu na węglu, te kolejne kroki, w tym w szczególności pakiet zimowy, stanowi oczywiście dla kraju duże wyzwanie. Ja myślę, że warto ten pakiet w szczegółach analizować, bo moim zdaniem ten element, który stał się publicznie najgłośniejszy, czyli limity emisyjne dla nowych jednostek, które będą mogły brać udział w rynkach mocy, czyli to słynne 550, to może nie być najpoważniejszy problem, bo inne zapisy pakietu jasno wskazują na to, że Komisja Europejska dąży do centralizacji zarządzania energetyką w Unii Europejskiej. Regionalne centra operacyjne, które pewnie docelowo przejmą odpowiedzialność za koordynację sieci przesyłowych, wiążące konsultacje polityk energetycznych poszczególnych krajów, jasno pokazują, że kraje członkowskie w myśleniu Komisji tracą swoją suwerenność w kierowaniu swoim miksem. To dla Polski nie jest korzystne w związku z tą naszą wyjątkowością w Unii. Na szczęście rząd prowadzi szeroko zakrojone działania zmierzające do tego, żeby niekorzystne zapisy pakietu zmienić. Z punktu widzenia Tauronu to jest oczywiście duże wyzwanie. Nasz miks produkcyjny to jest przede wszystkim węgiel i jego odbudowa zależy od regulacji europejskich, jak również od lokalnego powstania rynku mocy. Natomiast widzimy również szansę. Tauron jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Tauron ma również 5,5 miliona klientów, czyli największą bazę odbiorców. I chcemy budować swoją przewagę konkurencyjną na tym, że będziemy najlepszym dostawcą nie tylko energii, ale i usług wokół energetycznych.